mrocznych czasach RTS-ów, gdzie sterujesz tylko jedną jednostką. Epoce zamaskowanych kasyn piorących brudne, dziecięce pieniądze. Upadku starych gwiazd zdradzających ideały dla jakiegoś Overwatcha. Żyje, jest dobrze. I każuli grających w gry, które nie przystoją osobom inteligentnym. Lambert, tych... Zostało już tylko jedno miejsce dla wybrańców z rozumem i godnością człowieka. Krótko mówiąc, witajcie w uroczystym, oficjalnym, ostatnim bastionie StarCrafta. Jak sama nazwa wskazuje ona na to, że gra ma się tak sobie i tam dużo osób używa terminu martwa gra, więc przynajmniej raz w tygodniu spróbuję podtrzymać tradycję i odpalę sobie przynajmniej gierkę. Tam było kilka innych koncepcji w moim życiu, by na przykład... zresetuję tutaj, widzę czat. Robić jakieś prowadzenie jakiegoś para-coachingu, no ale wychodzi jak wychodzi. Teraz tak, mam nadzieję, że czat jest w dobrej wersji, zaraz go tu skonfiguruję. Pamiętam, że ostatnio miał taką ładną, odświeżoną edycję i to powinno być to. Natomiast, czy intro z własnej woli, czy przegrałem zakład? Z własnej, czasami mnie męczą mnie jakieś takie niespełnione wizje, które chcę zrealizować. Dobra, do rzeczy. Tryb wieloosobowy, rankingowy, 2-2, bo to jest zawsze można na kogoś zwalić. W ogóle tak, sezon się kończy 25 stycznia. Sezon to jest taki okres, który zamyka nasze działanie jako gracza i zamyka ligi. Taka ciekawostka. To jest pytanie, kiedy planetarka? Mówiłem, że coś będzie można pomyśleć i powoli myślę. Coś tam, proszę, żeby to było osobno na tubę. Nie, to wchodzi na tubę. Bez obaw. Dobrze, teraz tak. Czy Blizzard... Ile w ogóle osób gra, skoro ja nie grałem? Szacowany czas oczekiwania mniej niż 1 minuta. I zobaczymy, jak bardzo Blizzard kłamie. Bo to przeważnie jest duży problem, by znaleźć te 4 łącznie osoby, czyli 3 do mnie. Więc możemy sobie pogadać. Więc tak, jak dobrze pójdzie, to spróbujemy zhejtować Nintendo. Znaczy, ono jest słodkie, że się sili na innowacje, ale wiemy, że to jest tak naprawdę tablet Nvidia Shield. Mowa o tym Twitchu. Tyle, że z standem, czyli takim, jak to się nazywa po polsku, stojaczkiem, który się przypina do monitora, z wyjściem HDMI, który też miał zresztą Shield i wbudowanym padzikiem. Tyle. Że paski czarne. Moim zdaniem ładne właśnie są te paski. Mogę na dole się ich pozbyć ewentualnie. O. O. Tak ma być. No i niestety tak wygląda żywot, gdy gra się więcej niż jedną osobę, bo jeszcze jeden na jeden coś znajdzie, ale już 2-2, kiedy trzeba zaangażować całą społeczność grającą, jest ciężko. Tam jest pytanie, czy będą Kerbale. Jakoś niedługo. A może nawet dziś, ale nie sądzę. Nie, dziś to Nintendo trzeba hejtować. Żeby wywalić paski. Dlaczego? Znaczy, jak teraz sprawdzić, czy Blizzard się w ogóle chwali? Ilu graczy jest teraz na czacie? Liczba trwających gier StarCrafta wynosi 11310. Na kanałach czatu jest... O! Znaleziono 8900 i są te nowe mordki. No. Okej, okay. Psychologia przed grą. Doktor D, to jest Teran i gra ze mną. Ciekawa postać w ogóle. Muszę kiedyś skończyć fabułę w ogóle. Teranie i mapka, która pozwala na izolację. Okej, okay, nie grałem dawno. O Boże. Private. Zaczęło się fajnie, jak widzicie. Co on napisał? Dobra,
To jest tak, że nawet poniekąd nie chcę wygrać, ale spróbujemy zrobić dobrą minę do złej gry. Na tej mapie sytuacja wygląda tak, że mamy ekspansję pod tym, łatwo nas odizolować, prawda, bo nie mamy jakiegoś, no tutaj możemy się bronić ewentualnie, ale zawsze można wrócić do jednego, zablokować, zabić jednego i tak dalej. Idziemy po złoto i to jest taka śmieszna przenośnia, bo tak naprawdę prześlemy tam dronki, one sobie tam będą żyły, będziemy mieć dużo lepsze moce przerobowe. Co jeszcze? Paszą na gold. Gdzie to był słoń? Słoń niech tutaj nam sprawdza. Drugi słoń. Z terankiem jest taki problem, że słonia mogą nam od razu zabić. Ale co, nauczyłem się w swoim StarCraftowym życiu, że zwiat, czyli scouting, nie jest taki głupi, jakby się mogło wydawać. Czyli warto go zrobić. Więc wyślemy dronę, która sprawdzi, co tam się dzieje. Co robi Terek? Zwykły domek i już ekspansję. Z tego co widziałem, bo nie umiem grać Terkiem, to jest absolutnie głupie, że on robi ekspansję, bo Terek sobie radzi sam doskonale. Okej, teraz tak, czy na przykład przeciwnicy zrobili coś w stylu... Aha, też nie są super ogarnięci z tego co widzę. Okej, a wy drony, marsz na Gelda. Królówka do mnie. Okej, zabudowali domki. I czy oni poszli na Golda? Nie. Dobra, będziemy sobie więc tu pilnować naszego dobytku. Słoń pilnuje wjazdu tutaj. Powstała jedna królowa, druga królowa. Problem byłby jaki? Gdyby przyleciały riperki... Problem jest taki, że nie komunikujemy z moim paraprzyjacielem. Przyjaciel Moskal. Żeby grać kalafiorami. Kalafior. Może do tego dojdziemy. Oho. Okej. Okay. Patrzcie, jak ładnie. Nie, rozkminił. Super. Możemy być dumni z kolegi. Teraz tak. 10 to jest dobra liczba. 3 tutaj. 3 tutaj. Dobra. Koncepcja. Słodkie rołczyki. Dronka pilnuje, dzielna, królowa kontroluje. Co może być głupiego, na czego dopuściłem? Może być na przykład złowieszcze Banshee, czyli niewidzialny statek kosmiczny, Terran. Co tu się dzieje z tymi dwiema? Okej. Okay. Prawdopodobnie to miejsce nie jest najlepsze. A najprawdopodobniej przylecą po prostu, przyleci mnóstwo marinów. Dobra, drony tych małych debili zawsze warto mieć. Okej, domek jest zrobiony. Małe lingi sobie już biegają. Teraz tak, gdybyśmy miał scouting, to bym akurat wiedział, czy warto inwestować, bo w co warto inwestować. Więc scouting w sumie warto odwalić. Teraz tak, skoro tu będą pryszcze zarodnikowe, to słonik, który tu stał... Okej, niech bada niebo tutaj, nad nami. My musimy uzupełnić... Aha, dobra, zaczyna się właśnie ten cyrk, o którym mówiłem. Więc tak, królowe gdzieś tu. Tylko teraz tak, jest tak zwany supply drop. Będziemy tu musieli to jakoś sprytnie zwalczyć. Tam jest dropik? Nie. Okej. Okay. I tak się właśnie, tylko tak widzimy, że hajsu jest ewidentnie za dużo. To jest jakiś kurde rush tym dziadostwem. Ale zaraz wyskoczą moje rołczowiska, kochane. To jest jakiś uber tani troll, który im nie wychodzi, co jak widać zresztą.
I teraz powinniśmy zrobić tak zwane RE, czyli A, Jezu Chryste, przesunąłem sobie ekran, zmusić dronki do pracy, B, zmusić je do wydobywania i C, do zrobienia trzeciej wersji plus tak, wyjąć to, bo to ewidentnie przeszkadza, dać gdzieś tu, odrestaurować królową, słonie się zgadzają, nauczyć je latać szybciej i ruszyć tymi moimi pindami. Tak, co przyjaciel Moskla robi? Jezu, siedzi tam. Drony do gazu, dokładnie. Uzupełnić jeszcze to białko tutaj. Kripencjusza. Rozprzestrzeń. No, powinniśmy ich cisnąć. Czy ja napisałem tam, żeby go, go? Okej, okay, napisałem. Ja nie spodziewałem się tego. Dobra. Okej, okay, już jest ładna, widzę tutaj emisja. I co w takim wypadku? Trzeci X byłby dobry. Co tam leciało? Nie. Ok, jest tankietka, więc BB. Ok, teraz będzie ważne podpimpowanie zasług. To będzie śmieszna gra. Śmieszna gra, w sensie żałosna. O Jezu. Kurde, co to jest w ogóle? Szczerze, radzę sobie z tym pierwszy raz. Kurde, poszły mi tak, wszystkie karaczany. Jezu, granie w oknie jest makabrycznie ciężkie. Cyklon B, że tak powiem. Dobra, nie czaję jak się dzieje, że oni mi to rozwalają wszystko. Czy że pierwszy raz to jakoś widzę w akcji. No problem jest nieduży, bo tak. Ekspansja jest. Natomiast co robi ten debil? Na to pewnie jest, kurde, coś zwanego... Tak, nie rób roczy. Ja to absolutnie wiem, tylko niestety w tym momencie mam problem, tak? Dobra, ruskie się obudziło na szczęście. Ech. Kompy, czyli przeciwnicy, nie są jacyś super ambitni, patrząc po tym, co robią, prawda? Tu by się przydał rołczyk. Hajs można mimo wszystko zbierać, to nie jest problem. Przecież tak, teraz wbiegniemy na to. To sprawi, że A nie uciekną. No właśnie. I baza zostanie uratowana. O! Zobaczmy, jak to sobie radzi. Czyli odpowiednie dostosowanie jednostki do zagrożenia. Ech, tylko jest niestety nudzenie łączone z tym. I to ma tryby pracy, tak? Niestety jak się nie gra na terka... Jezu Chryste, moment. Ech, nudzenie na maksa niestety jest. Kapitanie, co robi ten upośledzony... O Boże, dobra. To jest GG niestety, ale... Jasno widać...
wina po której stronie stoi. Jest głupie ruskie. I patrzcie, ile to miało pieniędzy. Dobra, ale nie ma co rzucić GG. GG był, tak, nie no, absolutnie to wbiegnięcie w armię było głupie, tylko to będzie wszystko widoczne. Koleś to jest totalne coś wzięte z drewna. W sensie, wow. On nawet kampanii chyba nie skończył. No i tyle, to jest granie z Blizzardem. Więc kurde, goście byli totalnie do zrobienia, byli frajerami takimi masakrycznymi. Niestety no granie 2-2, no jest problem. Tak, na mas cyklony by nie wygrali, to już widać jak to pokonać. W sensie, w sumie pierwszy raz widzę kogoś, kto grał cyklonami. Że kampania jest dużo lepsza niż HOTS. Sprawdzę. Dobra, stolik brzmi jakoś tak znajomo. Rusek. Ruskie są stworzone do czego? Do róż B i takich rzeczy, więc nie powinno być problemu. Ołtarze Lizura, ta sama mapa. Tyle. Zagraj jeden na jednego. Mogę potem zagrać. Które? 16:26. Dobra. Tam są dwa razy proty. Pożyczmy im tam good locka, have funa. I tak. No i wysyłamy dronę. Drona robi ekspansję. Patrzymy, czy te durne sznycle nie robią krzywdy w postaci jakiegoś raszowiska. Zwykle się pytam, czy on chce golda, ale podejrzewam, że to będzie zbyt skomplikowane tutaj zagadnienie dla niego. Dobra, jak na razie jest ładnie. Coś mi zaczęło w nosie ten chodzić, przepraszam. O. Uciążliwy kolega. Czy tu coś się knuje? To jest ten sam koleś czy inny? Wróćmy tu, sprawdźmy, czy nie jesteśmy obwarowani. Zobaczmy, co się dzieje w bazie. W bazie jest... Mam nadzieję, że rozumiesz, że będą szybko atakować raczej. Jeszcze obejdźmy to, bo to kurczę strzeżonego. Pan Xelnaga strzeże. Okej, okay, czas wysłać tych wszystkich, te wszystkie biedne sieroty tu. Ciebie zmusimy do inwestycji w gaz, prawda? 12 super. Więc co, szybkie, jak najszybsze wręcz rołczyki. I linki na czatach. Dobra, królowa numer 1. Teraz tak, czy tutaj nie stoi jakiś pylonik, bo to człowiek czasami przegapi taką bzdurę i potem Dark Templariuszki sobie szaleją. Chłopcy, zobaczcie, co tam się dzieje w ogóle. Potrzebujemy dobrej ekonomii, drugiej królówki. O Boże, okej. Okay. Okej, są te teleportujące się dziady. Żeby nas tylko nie denerwowali. Drobiazg, a cieszy. I zaskoczenie, czyli niespodzianka, event, rołcze. Aha, nie dajmy się zaskoczyć, czyli patrzmy, czy nie idą. Druga królowa, żeby się wypłacać.
I co? Kolega jest z samochodzikami super. Rołczyki już czekają na to, żeby wyjść. Jeszcze co było przykro? Gdy przyszli Dark Templariusze i rozwalili mi bazę. Więc dajmy sobie tutaj taki domek. Tak, tutaj nie trafiłem, więc trzeba troszeczkę klipowisko przesunąć. Będzie jedno za dużo, więc jedno możemy dać tu. O, i zapasowe rołcze w liczbie kilka. Okej, kolega śpi, na szczęście przeciwnik, więc... Więc jak mówię, raz na wozie, raz ma się kogoś, kto wymiata. I teraz tak, strzelamy, że kolega numer dwa, przeciwnik w sensie, robi mas wojdy. Bo to jest jedyne sensowne wytłumaczenie tego, że jeszcze nie zobaczyliśmy jego interwencji zbrojnej. I no tak, w skrócie... Nie widzę innego powodu, dla którego go by tu miało nie być. No i to jest w miarę już zdrowo, prawda? Bronimy się tak. Rozwijamy ekonomię. Sprawdźmy, co te sznicle tam robią. Nie, o dziwo nie jest tak źle. Oho, mają słynne jednostki do podglądania. Ciekawostka. My będziemy zaraz tak opancerzać jednostki, usłoniawiać jednostki, wycofywać te słonie i pokrywać grunt klipowiskiem. Teraz damy to wszystko na hajs. Prosta przyczyna, chcę mieć jak najlepsze możliwości wypłacania się. Okej, okay, dwa słonie, żeby ich nie brakło. Szybkie słonie, szybkie rołcze. Jak teraz na nas nie zaatakowali, a na razie nie, to będzie słodko. ...15 na 16, to jest ładna liczba, to jest 12. Jadą metamorfozy. Nauczmy tutaj naszych rołczy, czy karaczanków, stać się pustoszycielami i robimy masę. Co moim zdaniem robi też przeciwnik. Że immortale. Zrób im dropa. Dropy są dobre teraz. Że zawsze są dobre, bo to jest taka niespodzianka, zwłaszcza jak się gra z Ergiem. Kolega tak, czołgietki, super, stoimy więc tutaj. Widzimy, że jest dużo pieniędzy. Co robimy? Czego się... Aha. Jeden immortal. Dobra, był immortal, teraz go nie ma. Ty patrz, kolego, bo tu lecą moje... O, właśnie. Dobra, oni nie ogarniają. Albo ogarniają. Okej. Okay. Okej, okay, drugie czołgi, super. I tak, cały czas trzeba zapładniać i dronkę wysuwać do rozbudowy. Ekonomia, kapitał. Słyszeliśmy, że pancerność jest coraz lepsza. To jest tak, jedna dronka za dużo, akurat jednej brakuje. Najpierw pierdzielnięcie. O, coś tu leciało, czym się zdawało. A, szpiegowska drona. Dobrze. Widzę, że tak, terek, jak każdy terek, chce się bunkrować. I to jest takie słabe tak naprawdę. Słonie podglądowe. Kontynuujemy masę. Kontynuujemy zabawy z wespaniątkiem. I ekonomia zaczyna wyglądać w miarę poczciwie. Tutaj, okej, dwa wystarczą. Więc wespan będzie. Aha, zróbmy mieszankę zergową. Dorzućmy lingi. O właśnie, są takie plecki, im zróbmy. Kilka słoni. I...
przeciwnik, niestety widzimy, że założył rodzinę tutaj. Czyli myślą przyszłościowo, a tego nie chcemy. Chcemy, by oni zginęli w skrócie. Teraz tak, nie zginąć podczas tej operacji. A, ciekawe, czy to było złudzenie? Oj, oj, oj. Jezu Chryste. Niestety obrazek mi zniknął. I trzeba... Tak, kolega Teran ma tam bazę. Nie możemy go tam zostawić. No właśnie, tak jak to wygląda. Trzeba sobie zablokować wszystko. Jak ładnie dajemy. Tutaj rolę dużą odegrają nasze kochane tankietki. O! Salwa poszła. Kolos padł. I polska husaria z niby nóżkami miażdży. Okej, okay, mamy dużo słoni. Słonie będą nas robiły za jednostki zwiadu i pojednania. To jest ogólnie zerk, to jest przepychanie się właśnie tymi słodkimi rołczykami. Okej, okay, największy domek z możliwych budujemy. Łapki tu robimy, bo chcemy stworzyć coś cudownego. Jedną z najpiękniejszych, to może domek tutaj. Sojusznicy chyba sobie poradzą, tak? Mamy nadzieję. Mamy słusznie nadzieję, ale... No i patrzcie, jak tutaj my masakrujemy. No i co? A nie, to jest... Dobra, myślałem, że to jest na zewnątrz, a to jest... Ja tu wejdę. Jezu, coś mi się z myszka zgubiła. Nie. Okej. Okay. Ale ta walka to jest krótko przewaga ekonomii nad wszystkim. No i jest GG. No możemy tak sobie jeszcze powalczyć, ale widzimy, że to ładnie działa. Teraz tak, oczywiście nie możemy pozwolić do takiego marnotrawstwa siły robotniczej. Jezu, tutaj kolega walczy sam. Pomóżmy, bo to widzę, że ten się nie chce poddać. Nie rozumie koncepcji przegranej ekonomicznej. A tu jakieś ulepszenia, po co? Nie wiemy. Okej, okay, tu chyba jest dronka, więc w miarę kontrola funkcjonuje. Prawdopodobnie tak, na Goldzie jest już bieda, zagryzają się nawzajem? Nie. To jest trochę... O, czy, o no bicie takiego leżącego... No bicie leżącego. Chciałem pokazać jeszcze inne jednostki, ale mam nadzieję, że to co pokazuje to, że jedną typem da się wygrać grając zergiem. O. Pamiętamy oczywiście wiecznie o ulepszeniach. O Boże, przepraszam, czemu tracę kontrolę nad okienkiem, bo to jest ta bieda. Czy tam są jakieś ulepszenia w ogóle? Minimalne, to nie ma szans, to jest jakby już zjedzone. Dobra, zabawmy się czymś fajnym. Tutaj powiedzmy, tam jest jeszcze ekspansja, a pieniędzy nie było, więc gold. Sojusznik chce bardzo powalczyć. No, podejrzewam, że dostał zastrzyk od Nubalaya swojego, bo to wiemy, że każdy ma swojego Nubalaya, prawda? O, właśnie. Dostał po prostu pieniędzy, więc coś tam zaczął działać. No. Okej, okay, ważne. Mikro. Jak szło mikro tutaj? Platynowa 3, czyli tam mówiłem na początku tego materiału o koncepcji
sezonu. Sezon się kończy i ja będę miał niestety degradację z jedynki do trójki platynowej, bo widzimy jak to idzie. 116 APM-ów. Okej. To jest taka bieda, na którą sobie mogę pozwolić. No widzimy wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Rosjanin, jego dobrali zupełnie z litości, żeby nie było, że kupił grę i nie ma z kim zagrać. Czyli jeden na jeden teraz. Jeden na jeden. Czy ja potrafię? Ach, muszę się zastanowić. Potestuj sobie wije. Cóż to jest? Placek. Nigdy nie grajcie z nieznajomymi, pamiętajcie. A statystycznie? Okej, okay, tutaj widzimy, no, jednogłośnie, prawda? Prawdopodobnie Bunker Lucik, Bunker Luck, przepraszam, miał jakiś, już wykształcił mózg. Niestety, no, wyszło jak wyszło. Jeden na jeden, włącz grę w oknie. Nie, to jest taka opcja. Blizzard akurat daje duże opcje konfiguracji gry. I jest takie coś. Nie pamiętam gdzie. Które pozwala na ograniczenie ruchu myszy, tylko pozwól na przywracanie okna. Pokaż punkt doświadczenia. To jest super właśnie z tego punktu widzenia, że sobie możesz dostosować grę dowolnie. Siatka budowy, powiadomienia. Jak jesteś głuchoniemy, to tutaj te powiadomienia mogą wskakiwać. To jest fajne. I to jest dla mnie wielkim... Mam dużą tutaj przez to szacunek dla Blizzarda, że coś potrafi zrobić czasami. Jest tutaj opcja, która może sprawić, że myszka nie będzie wybiegała za okienko. Teraz widzicie, zniknęła, teraz wraca. Gdzie to będzie? Mysz, klawiatura? Przybliżanie, wyłącz skrót Alt-Tab, wyłącz klawisz Windows. Rozmiar kursora, przewijanie mapy myszą. Nie mówi się głuchoniemy, tylko głuchy. Okej, okay, sorry. Tak, szacunek ulicy. Rozmiar kursora, przewijanie. Gdzie to może być? Ogranicz ruch kursora. Ok, tylko gdzie to jest? W którym menu? Piąty od góry, raz, dwa, trzy, cztery. O, jest, dobra. Inteligentny. I teraz zobaczmy, czy kursor... Kursor nie może wyjść i muszę sobie, jak coś chcę zrobić, robię to Alt-Tabem. Moim zdaniem super. I to jest właśnie XXI wiek. Można grać w oknie, a jak w pełnym ekranie. Dobra. Dobra, powiedziałem, okej, można się skompromitować. Jeden na jeden. Ja tam chyba mam spaść do Golda. Blizzard pozwolił mi troszeczkę pocisnąć w platynie, ale to się dobrze nie skończy. Jak mówię, nie grałem od ho. To są jakieś punkty bonusowe, których widzimy jest mnóstwo. I to jest właśnie do tego, by powrót nie był bardzo bolesny, ale wiemy, będzie. Co z hejtem na Nintendo? Nie wiem, czy zdążymy. Okej. Okay. No to jest jeden na jeden. Protoss. Że Dota lepsza. Okej. Tu śmiało wysyłamy słonia. Robimy domek i inwestujemy w expa. Patrzymy, co robi Protoss. Ale Protoss nic ciekawego tu nie będzie robił prawdopodobnie. Najgorzej jest z Zergiem, bo są przepychanki na roacze. Chyba, że na początku coś się stanie i będziemy się walczyć na lingi jeszcze. A Protoss, nie wiem, mam problem z Terkiem, czyli z Teraniskiem kochanym. No opa. Dobra, no i tak wygląda, to zaczynamy. Jedna dronka, druga idzie, no niestety zwiat. No, niewiedza jest błogosławieństwem, nie tutaj. Tutaj niewiedza się kończy tym, że nic nie wiesz i przylatuje armia Wojdów, a ty masz same jednostki, z których ich nawet nie dosięgną. Megon na emeryturze. Okej. Okay. Mijamy się tutaj, pokojowa wymiana uśmiechów. Wyślijmy tam więc, żeby słoń tu stało. To niewykluczone, że tam się pojawi jakieś dziadostwo. Czyli widzimy, przeciwnik jest świadom tego, co się dzieje. O! Ty skurczysynu, dobra. Okej. Okay.
Widzieliście, co zrobił? Nie poszedł w górę. Tylko zaczął tutaj... Okej. Okay. A nie, dobra, spanikowałem. Okej. Okay. To jest gra jeden na jeden, więc stres jest wpisany we wszystko, co tutaj widzimy. Uff. Dobra. Wiadomo. O! Nie ma drugiego gazu. Kurczę. A się wkurzyłem, nie ukrywam. Ciśnienie mi skoczyło poważnie. To jest właśnie to, jeden na jeden w StarCraftie. Dlatego antyperspirant i do przodu. Okej, widzę, że się obudził, że niestety bez jednego gazu trochę będzie mu to głupio wszystko tu cisnęło. Królowe. I tak, zobaczmy, co on tam tworzy. Okej, ma domek. Ma jedno takie śmieszne też. Już może zrobić na przykład Stalkiera, który będzie mieć, jak się nazywał, Ropiciela. Jest druga pani królowa. Dobra. I mało dron. Kurczę, jeśli nie zrobił gdzieś czegoś głupiego, czyli na przykład latającego małej kulki, która będzie mi niszczyła drony, przed którą się zabezpieczamy w tym momencie, to zaraz wyskoczą roacze i będziemy go tam cisnąć. Okej, rozwalił domek. Spoko. Domek roaczy już czeka. Mamy troszeczkę słoni, to jest plusik. Nabijamy ten. Przyda się posiadać, cóż, lepszy domek. Uzupełniamy drony. Uzupełniamy drony tutaj. Każemy się, cóż, drugi gaz, bo roacze będą wymagające relatywnie. Każemy się spotykać jednostką tutaj. Towarzyskie elementy, gdzie są ważne. Słoń. I napięcie zaczyna rosnąć. Nie wiemy, co tam się dzieje dokładnie. Ale dobrze będzie mieć szybkie słonie. Zwiadowcze. Trening przed IEM. Tak. Okej, czy warto, żeby się przespacerowały? Moim zdaniem, mimo wszystko, warto. Zwłaszcza, że zaraz będą szybszymi. A podręczenie gościa zawsze na plusie. Okej, dwa. Raz, dwa, trzy. Co to oznacza? Czas tankować. Ja nie wiem, czy użyłem dobrego słowa, ale wiecie, o co mi chodzi. Przy okazji, zakopywanie, na wypadek, gdyby nie zrobił wykrywania. Okej, śmieszne. Jedna jednostka latająca, może oznaczać, że... No, może być ciekawie. Okej, dwa, ten jeden Stalkieros. Okej, teraz się cofamy. Teraz na luzie. Spoko, spoko. Spoko, spoko. A, słoń zdech, Jezu Chryste. I to jest duży problem w tym momencie. Będzie chciał atakować słonie, więc zabezpieczmy się tutaj. To wykorzystamy na rozbudowę infrastruktury i będziemy bombardować pozycje z pomocą słodkich, pożywnych, kochanych pustoszycieli. Okej, więcej wyspanu. To znaczy jedną rzecz. Ekspansję.
Słonie są chyba już szybkie, więc niech kontrolują niebo. No i bez wątpienia niech kontrolują. Okej, coś idzie. Dobra, przygotujmy się na przyszłość z takimi zabawkami. Nauczmy się skradać naszym jednostkom. Dorzućmy więcej słoni przede wszystkim. I idziemy do diabła. Akurat brakuje nadrządców. Ok, mamy więcej kontrolę tego, czy XP. Chyba, że poszedł gdzieś tu, ale szczerze nie sądzę, bo jesteśmy tutaj blisko. Ok, no to latające badziewia, paru hyderek i... Dobra, poświęcimy jednego pana słonia, żeby sprawdził, co się dzieje w tym burdelku. Okej, okay, jeszcze lepsze pancerze. Dobra, czas to zrobić. Mamy słonie, jest detektor. Okej, okay, bunkruje się. Czyli jest w L-dupie, tak naprawdę, no bo cóż mu z tego? Jakieś jednostki widzimy, które fruwają. Ale co mu to da? Co ci to da, Hans? Mamy więc dobrą kombinację przeciwlotnictwa i lotnictwa. A najważniejsze dużej tak zwanej masy. To co? Czas ruszyć. Gdyby tu chcieli sobie zrobić... Jezu Chryste. Dobra. Koniec ośmieszenia rasy. Niech tego ekspa sobie wytłucze, niech się cieszy. Bo my mu zrobimy dużo większą krzywdę. Wielka kula została zniszczona. Cofnijmy się, nie ma tutaj... Okej, widzę, że tam spanikował. Okej, jeden nic nie zrobi. No, moim zdaniem GG, a waszym zdaniem? Okej, dobrze, pobawił się. Więc tak, domek ważnych jednostek nie istnieje. O Boże, zaczynają się te bzdury. Okej, moment. Nie dać się zabić wszystkiemu. Okej, okay, spoko. Chcę się bawić długimi godzinami, będziemy się bawić dłuższymi godzinami. Nie no, to jest takie nudzenie na maksa, ale okej. Okay. Potrzebujemy jednej jednostki tak naprawdę, zwanej... to się nazywa jakiś tam inspektor... Coś takiego. Sekator, koruptor. Ej, Jezu, jak to potrafi nudzić. Buduję ten domek, czy nie? Moment, dla bezpieczeństwa zbudujmy nawet dwa. Grunt, żeby słoni nie ekspił, żeby to nie żarło.
i tyle. Kurde, zbudowałem to. Jest najgorsze, jak się nie kontroluje. Jeszcze kilka takich fajnych domków. A tu buduję, dobra. Tu jedno, tu drugie, super. Uwaga. Reprodukt. 4 więcej, niech się od razu ulepszają. Minerałów, bo co? Bo nie mamy... Okej, okay, expi gnój tam. Denerwująca pinda, tak to można nazwać. Okej. Okay. Jedynki, dwójki. Dobra. Ech, Jezu Chryste. Jak to potrafi nudzić? Nie wierzę. Nie wierzę, to jest tak głupie. Jakie to jest wnerwiające. Człowiek nie popełnia innego błędu. Gnój robi takie coś i jest GG. Ja pierdolę. Ale to jest wnerwiające. I to jest autentycznie gold. I to jest jakaś gówniana taktyka. Jeszcze raz, podsumujmy. Wszystko było zajebiście. To jest po prostu durne rasy. Dobra, Terek, na większej mapie. Że gwint, Jezu Chryste, tak. Czy warto byłoby sprawdzić, co tam się stało? Jakim cudem on naprodukował takie coś? Można go byłoby to trudniej kurwa zajebać. Ach, dobra. Glohawde. Tutaj bez wątpienia idziemy w ekspansję i tyle. Tak, trzeba było wcisnąć, wcześniej cisnąć. To czekanie wyszło na źle i tylko dlatego wygrał. Ale to po prostu nie było tam umysłu. Nowe karty. Nie grałem w karty od roku. Jeszcze rozumiem jakieś dobre gry, ale to było po prostu gówno. To było autentyczne gówno. Jeszcze zobaczę, co tam się stało tak naprawdę, bo totalnie nie wiem, jakim cudem on miał tyle tego hajsu. To jest coś niemożliwego. Dobra, znajdźmy tego pajaca, który ze mną gra rzekomo. Leć ty, słoniu, gdzieś tam. A, w ogóle widzę, faktycznie, robotnica jest Diablo. Jakaś bieda blizzardowa. Nie, no tak, tak, tamto zwlekanie mnie zabiło. Ale tak, no, straszne gówno, no. To będzie słowo, które sponsoruje ten odcinek, krótko mówiąc. Okej, teraz poszukiwanie z przeciwnika. Okej, jesteśmy chyba w domu. Zwolowany, zamknięty. Ech, Terek. Terek to niestety jest gówno, w przeciwieństwie do tego, co było przed chwilą, gdzie na własne życzenie przejebałem. Więc co nas to jest najgorsze? Nie sądzimy, żeby to produkowało jakieś masywne ma... Po co jest domek? Żeby sprawić więcej ludzików produkować. Okej. Okay. Prawdopodobnie mogą to być te latające małe pindy,
które potrafią skakać, zwane gdzieniegdzie reaperami, czyli kosiarkami, czy jakoś tak po polsku. Hajsik się tutaj trzepie, domek rołczyków się trzepie, druga królówka jest, kontrola na gruncie jest i zobaczmy, co wylezie. Dwa marine... Kurde, mikro do dupy. Tylko czy to jest pułapka? Czy to są po prostu dwa mariny? Dobra, śniło mi się, że jest druga królówka, ale to mi się tylko śniło. Więc tu już tak łatwo nie będzie. Chodźmy go tam pocisnąć, mimo wszystko nawet tą garstką dzieci. Przekształćmy, no właśnie, dropy będą uciążliwe, to będzie łatwiej bronić, jak głupio by to nie wyglądało. Uzupełniamy białko. I nie tylko. Banshee w ciemności. To zawsze sobie dobrze zabezpieczyć. I co, nasze małe piekiełko. Miny, zobaczymy, czy jest inteligentny, czy buduje na przykład miny. Nie chcemy, żeby wszyscy zginęli. Chcemy zobaczyć, co tu się dzieje tak naprawdę. Okej, okay, masa marinów. Na wszelki wypadek bombele mogą być spoko. Czyli co, to zrobi dropa? Czyżby szedł już? Jak idzie, to oczywiście się przygotujemy na jego wizytę. Teraz tak, oczywiście takie roach lingi to żadne lingi, kiedy nie są szybkie. Może to być jakiś taki mikro rush. Gdzieś upośledzony raz, prawda? Lepiej sprawdźmy, lepiej się upewnijmy. Ekonomia jest taka sobie mocno. Ale on chyba po prostu kontroluje to wszystko. Jest tak, wyszły te mariny i co? On nie wie, skąd ja prawdopodobnie nawet pochodzę jeszcze. Okej, są typowe dropshipy. Jest typowa ekspansja. Czy mi się wydawało, że jest mina? Wydawało mi się. Pasowałoby go tam nawiedzić. Pasowałoby też rozstrzelić słonie, bo niewykluczone, że on tu coś knuje. Czy ba, na bank coś knuje. Co jest fajnego na terka? Okej, widzimy, że jakieś takie zabawy. Domek tutaj. Okej. A, dobra, nie potrafi ogarnąć, więc... Okej, czołg nas będzie denerwował, tak? Więc czołga się pozbywamy. I wracamy. Może teraz tu podchodzić. O Boże, jak to się mogło stać? Dobra, nieważne. Królowa też zginęła, tak? Co tam poleciało tutaj? Okej, okay, natterka bezpiecznie w miarę jest zrobić małe, słodkie górze. Tyle gazu, że się aż nie opłaca tego gazu używać. Ogólnie jest do dupy. Z prostej przyczyny.
Mamy problem ekonomiczny i trzeba to szybko nadrobić. Teraz tak, zarąbał mi pryszcza i to jest też niestety uciążliwe bardzo. Słonie są wolne, lingi są szybkie, brak ulepszeń, które on na bank robi. Z tego nie dajmy mu tutaj. Chłopaki się muszą, to jest ważne, zakopywać. Ale widzimy, że operuje bajerem, który się nazywa... Co ty miałeś zrobić? Zamienić się w domek, tak? Tak. 4-15... 5, tu samotny dron. Dobra. Słonie mimo wszystko mamy trochę gazu, więc nie boimy się o to. Więc zobaczycie nową jednostkę, jak ktoś nie widział. Teren zaekspił. Ale zobaczmy, co on tak naprawdę robi. Okej, da stanki. Pewnie tak, roacze poruszają się jeszcze tempem słoniowym. Trzeci eks będzie metamorfoza zakończona, czy to jest ten domek, który nas interesował? Nie. Okej. Chce się bawić, to będzie się bawić. I teraz, te jednostki uratują tę bitwę, jeśli tylko się powstaną. Nie ogarnął. Ogarnął w takiej sekundzie. Ach, jakie to jest uciążliwe. Dobra, czas się zemścić na gnoju. Teoretycznie dużo nie zrobił. Najważniejsze jednostki zostały. Co on w ogóle zniszczył? No kurde, w sumie nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, co on zniszczył. Wiem natomiast, że XP. Więc tak, teraz jakby nauczyć was ważnej jego sztuczki. Chodzenia pod ziemią. Walki z lepszymi pancerzykami. Gdzieś tu była druga królówka. Jest. Ech. Dobra. Dobra, to prawdopodobnie jest sama... Leci tutaj, więc bądźmy przewidywalni. Ech, Jezu. No i teoretycznie...
Niech zmarnuje sobie te sygnałki swoje. Exp się robi, więc bez pozorom hajs się zgadza. Tylko tak, z czemu problem jest taki z gazem? Teraz tak. No i to niestety jest gra tak umiarkowanie wygrana. Teraz zobaczmy, czy on gdzieś żyje i gdzieś expi. Teraz tak, co się podziało? O właśnie, tu jest problem z... pieniędzmi natury. Jezu, nie miałem drugiego gazu w ogóle nigdy, a to jak zawsze. Jeden na jeden mikro jest strasznie bolesne. Okej, okay, niestety to mu tu wychodzi. Ma lepszą ekonomię GG, niestety. Czytałoby się tak, fungale, nie ma jak wypłodzić, niestety, kurde, GG mu napiszmy i wyjdźmy, no jest niestety dupa. No i tyle, no, niestety to będzie umiarkowany gold w przyszłości. Po wykresach, no jest ta przewaga, Telek ma zawsze przewagę i to mu się udało mnie trzymać. Natomiast zagadką jest ta gówniana gra sprzed chwili. To, kurwa mać, co tam się stało, bo to jest taka patola, jest to nagrane na wideo w ogóle, moment, historia rozgrywek, to, tak, jak to, to gdzieś w powtórkach. Gdzie to Blizzard teraz wsadził? Co tu się zjebało? Więc gość był do zajebania w tym momencie tutaj. W sensie, jak teraz odczytywać te bzdurne wydatki? Są nagrania, tak. Zwiad był. Zwróćmy uwagę, że ten pedał Toski nie miał ani zwiadu, ani rozeznania. Siedział na dwóch expach, na których nic nie robił. I teraz tak, gdzie przegapiłem fabrykę? Tutaj. To była ta wada. Czyli zawsze skautować do końca. Gdybym wiedział, że ma aż trzy. Nie, dobra, dwie. I domek, to byłoby co innego. I tu w tym momencie można byłoby już go zajebać tak naprawdę, bo zrobił te durne domki. Ech. I nudzenie lotnicze, ale... W trakcie, gdy moja potęga rosła, widzimy, że armia jest tutaj... On ma te małe gówna, które sobie tutaj hoduje. I tyle. I ten moment, zamiast odpuścić, gdzie były tylko te dwa gówna latające... Ech, to był błąd. Tu można było wygrać. Że 10 na czacie. Jezu, spróbuj sobie grać i czytaj czat, człowieku. Tam ktoś pisze, że... Ten... Dobra, dajmy jeszcze jedno gówno. 2 na 2, żeby się wyżyć. O, okej. Okay. 2 na 2 to już jest... To już po prostu jest czysty plan. Tutaj... Jak tylko przeciwnik nie jest ultra upośledzony, to tego się nie da przegrać. Przeciwnik, sojusznik. Najpierw GLHF. Scout, React. Podstawowa zasada. Okej. Okay. Teran, Zerg. Będzie słodko. Zerg może raszować, gówno nam zrobi. Bierzemy golda.
Okej, okay, jest komunikatywny, więc to już jest coś, prawda? Przynajmniej będzie wiedział, głupi człowiek nie wie, że jest głupi, prawda? Tak jest w StarCraftcie. Grasz z człowiekiem, który nie wie, że jest głupi, nie wie, że gra z multiplayera itd. itp. Tutaj widzimy, że jest jakaś świadomość, jest jakaś chęć komunikacji, jest osłoń, krzywo lecisz. Więc może ma świadomość, prawda? Świadomość, w poszukiwaniu świadomości. Przepraszam. Okej, zobaczmy, co robią. Bo on oczywiście nie sprawdzi, prawda? Jest taka... Sprawdzi, nie sprawdzi. To jest moja dronka. Nie wiedza, no to jest duże błogosławieństwo. Okej, domek powstaje. Okej, mamy na Ernazerga. Kim on może być? Jakie może mieć pragnienia? Czy zobaczymy tutaj domek, który już wyrósł na wielką zergańską fortecę? Gaziątko. Okej, mamy to. Tu nic nie będzie. Znajdziemy tu absolutnie niczego. Chłopaki, spadowujemy, krótko mówiąc. Jednego zostawimy dla picu, żeby nas bronił i żywił. Drugi niech żre gaz. Absolutnie nie ma. Czyżby? Tak jest. Czyli leci rush. They will rush. They, mówiąc na myśli they, mamy na myśli zerga. Nie. Wracać tutaj. Wracać tu wszyscy. I rozpoczyna się już wow. Okej, okay, zawolował się. Ładna, widzimy, że jest jakieś takie ładne zróżnicowanie w tym, co robi. To jest plus, to trzeba docenić. Okej, okay, słonik jest skrzywdzony. Tylko czy on to ogarnia? Czy słonik przeżyje? Co to był za domek tutaj? Dużo lingów. Mass links. Czyli lingi masowe, prawda? Czyli mogą współpracować. To nie jest dobry znak. On tutaj aha, co to się, jak to się stało, że wysłałem go do gazu, a gazu nie ma? Coś mi się już jakieś halucynacje jest nie do tego. Okej, okay. Widzimy, że tak, są domki dla wiadomo kogo. Czyli wbiją, oni chyba nie współpracują mimo wszystko. Obudujemy to wszystko tak, że się lingi zesrają. A jest koncepcja. Momencik, tu czuję, że mi jakiś telefonik dzwoni, ale odbierzemy za chwilę. Że link cyklon. Ciekawe, zobaczymy. Cyklon. Tak. Tu dajmy sobie drugą królówkę, bo tu będziemy się jakoś szkolić. Więc tak, ulepszenie domków jest. Chcemy, żeby to był roach. A, co zrobimy za ulepszenie, skoro nie ma gazu, prawda? Gaz jest tutaj. Na razie jest bezsensowne to, co robię. Bo zaraz wbiję mnóstwo lingów i będzie śmiesznie, nic poza tym. Prawdopodobnie tu jest trójka. A to jest tos w ogóle, nie wiem czemu... Okej, coś mi się totalnie pomieszało. Dobra, okej, są słodkie jednostki. Tu będzie wielka pacyfikacja. Łohohohoho, ciekawostka, co się tu pojawiło. Ale to ja mam golda, nie wy. Prawda, look at me, I am gold now. Ciekawe, czyli to jednak totalnie się myliłem. Śmieszne, że tak powiem. Aha, nadrządców, super. Okej, okay, a jak sojusznik? Gdy się rozdzielili, co jest głupie. Nie, dobra, sojusznik, Jezu Chryste, nie. To jest tak naprawdę, o mój Boże, jest upośledzony. I jest upośledzony. Znaczy, kurwa, w sumie jak mu wyskoczą te wojdy, ale nie widzimy, żeby robił. To by coś może i z tego było, ale to jest, moi drodzy, to jest GG. To jest GG, jesteśmy straceni. Moje trzy drony wracają. Widzimy litość tutaj u adwersarza. Jezu Chryste, nie wierzę. To jest to, jest upośledzony. Chociaż kurde, może on coś nawet osiągnął. Zaznaczmy mu to, że idzie pomoc. Aha, pomoc. Tak. Okej, okay. Kurde, koleś ogarnia mniej więcej. Czyli współpracowali jednak. Hitler wiedział o cyklonach, prawda, można powiedzieć.
Czyli co? Dronek nie ma. Tam są jakieś takie chore wizje. Okej. Okay. Komputer, podsumowanie. Podsumowanie jest takie, ja pierdzielę. Go, go! To był rush, tak. Ale czy go, go jest dobrym pomysłem? Chyba bar go, go. Nie wierzę w to, co się dzieje tak naprawdę, ale... Nauczmy je trochę walczyć. Okej, jest duża masa roachów. Jest nasza królowa piękna. Okej, i mam nadzieję, że zapuśćcie tutaj, bo tu będzie piękna przygoda. Nie. Widzę, że upragnął sobie... Wyskoczyły mu te jednostki? Dobra, tutaj teraz liczymy, że on będzie chciał się skupić na tych pylonkach swoich pedalskich. Teraz tak, tylko skąd miał tyle pieniędzy? Zastanówmy się. O Boże. Dobrze, jest całkiem... Zaczyna się robić śmiesznie. Teraz tak, szybsze ruszanie, podziemne ruszanie. I go, go! Z kapszem, czyli jest potęga go, go. Kapsza można wyłączyć. Nie wiem, co ten domek tutaj robi, ale spoko. Pójdziemy nawet w awangardę, jaką daje nam robienie ulepszeń. Czy tak, prawdopodobnie powinni być zwolowani tak na amen. Okej, okay, rozwalamy słonie. Jest śmiesznie. Teraz tak. Co nas tutaj czeka na górze? Oczywiście prosta rzecz. Masa roachy zawsze wygrywa ze wszystkim. Wow! Widzimy tam... Co on tam robił? Jakieś domki śmieszne, ale okej, okej. Czy tam zginęła ta ekonomia? Nie. Dobra, ekonomia zginęła. Macki, łapki i tak dalej. Chociaż lepiej do końca to... O! Ale to jest GG. No, co nas może zaskoczyć? Battle Cruisery? Mogą, owszem, ale nie powinny. Jest. Czyli kurde, no... On był w skali makro upośledzony totalnie, ale w skali takiego jakiegoś mimo wszystko godności człowieka minimalnej ogarniał. Ciekawe, prawda? Ciekawy przypadek. Podsumujmy wszystko, bo może to była jakaś fantazja gracza z minimalnym tutaj jakimś obramowaniem. No i była. To jest gracz z diamentu, gdzie go tam wkarował, dobrze mówię? Nie. To jest przeciwnik. Nie no, kaktus oczywiście... Kaktus, kaktus. A, najgorsze jest to, że teraz wlazłem na profil i jak się cofnę, jeden na jeden srebro, to... Nie, dobra, widzę cały czas, bo czasami znikają te statystyki. Ja chcemy sprawdzić, co istotnego. APM-y, czy używałem troszeczkę ręczności tak sobie. Wyżycie Nintendo. Nie wiem, czy dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj będzie głównie StarCraft. Czekaj, i nie zauważyłem, że na początku, jak was atakowali, sojusznik rąbał ekonomię. Upewnijmy się, może faktycznie... Nie zauważyłem tego. I to jest prawda. To jest brak komunikacji.
Upewnijmy się, bo może że należy mu się jakaś rehabilitacja. Dobra, to jest widok na przeciwników. Czas start. Scout react. Spoko. I co zdążył zrobić? Tutaj oczywiście ta faza takich romantycznych rozwojów, prawda? Okej, okay, coś to... bla, bla, bla. To ja robiłem ten scout, więc mu powiedziałem to i owo. I tak, powstały te od razu dwa domki. Tego nie zobaczyłem. Pierwszy punkt rehabilitacyjny. Okej, okay. To są tak zwane wyrocznie. Pójdzie ten rush. To było świetny zwrot akcji, prawda? Pusta baza. To są niesamowite takie zagrania. Ciekawostka, bo ten Mario był taki w ogóle śmieszny. I uwaga, pauza i zastanówmy się. Tak jest, czyli tutaj ekonomia umierała. I to była jedyna ich baza, więc uwaga, zobaczmy jeszcze jak to ginęło. Wow, to był totalny sukces. Szkoda, że właśnie nie dał zaznaczyć. Aż, no powiem, pole widzenia. Czyli on, i to było vice versa, więc zmiana w dwie strony. Czyli pozbyliśmy się jakby nie było groźnego czynnika, prawda, Mister Shipa, który robił sobie cyklony, prawda? To jest to bezwartościowe. On poświęcił mnóstwo środków na zniszczenie domku. Zamiast zrobić scout i zabić to, co jest istotne w ekonomii, czyli robotnicy, prawda? Czyli tutaj był teren został wyzerowany. Był tak skupiony na tym wielkim mikro, czyli atak w ziemię i do przodu, że nic nie zrobił. Ja byłem troszkę zrezygnowany. I to, no, głupio z mojej strony, przyznaję. Ale potem nastąpiło wielkie nawrócenie. Śmieszne, to w ogóle może atakować te jednostki latające. Dobra. Czas zwolnił, prawda? I dobra, i wyszłem. Okej, czyli... Zwracamy szacunek. Trochę tak, trochę nie. StarCraft, jeszcze jedna. Ale warto, prawda? To czasami sprawdzić. Dlaczego teren tak zamizł? Kaktus kary. Tak, został oczyszczony z zarzutów. Co tym razem? StarCraft, psychologia i tak dalej. To mimo wszystko są ciekawe zagadnienia. Czy nie mówiłem na początku, że jedna partyjka Nintendo nie ucieknie. Gdzie to ucieknie? Że weźmiesz tego tableta i uciekniesz? Błagam. Czy grałem w Rubber Ninjas? Nie, warto sprawdzić? Napisz mi na privat, sobie sprawdzę. Okej. Okay. Więc taki długi, romantyczny zabawy ze StarCraftem. Unbrained to jest taki w sumie ksywka, która podsumowuje kondycję StarCrafta. No Pain, No Gain jest z Zergiem i Sergo. Czyli Zerg, tak, tam były... Zergi, Teranie plus losowo. Pierwsze... O! Duża, rozległa mapa. Ona jest bardzo śmieszna. No to co? Pozdrowienia z okazji nowego roku. W ogóle, bo w nawiasie, jak się pisze, czy w kwadratowym, to jest... A, nieważne. Jakąś taką ikonkę można rzucić. akurat nie jest tak źle. Tutaj zrobimy sobie ładny domek. Wina kaktuska. Tylko pamiętajmy, że nasi sojusznicy stosują różne środki stylistyczne i to może być coś takiego jak takie nie wprost, taka ironia, prawda? Czyli może nie być tak źle, jak nam się wydaje. Mapa lubiąca lotnicze rzeczy postaci mutów, w które dawno nie szedłem, aka szłem, ale to zobaczymy. I jesteśmy dwoma zergami. Więc może ktoś z nas pełni tę romantyczną, wielką wizję chmary latających istotek. Ktoś pyta, czemu ta dronka to jest diabeł. Są obchodziny urodzin Diablo i Blizzard nie potrafi zrobić nic sensownego ogólnie, tylko robi jakieś takie pierdoły w innych grach. Hashtag Blizzard po prostu. Dobra, to jest słonik. Tam był zerk. Jest teran. Więc może... Mapa jest duża, nie powinniśmy się czegoś obawiać, ale...
Nigdy nie wiadomo. Proszę! Bardzo ładnie, bardzo inteligentnie, będzie bardzo ciekawie. Słonie nic nie wykryły, słonie zostawimy tutaj, żeby kontrolował wybrzeże. To chyba jest też z Diablo to, co wystaje, nie? Przecież kurczę mi się w ogóle odmurzyło. Ci są na dole. Ci są daleko od nas, jedna królówka, druga królówka. A dajmy te dronki, niech już tam gaziątko się wydobywa. I co, zobaczmy. Nie, okej, okay, jest domek. To co, pośmiejmy się, bo może to pyknie. Czasami to pyka, to jest śmieszne. Czasami ktoś nie zobaczy. Hashtag pole widzenia. Że to jest Legacy of the Void, okej. Okay. Zatkało kakałko. Okej, okay, jest pani królowa. Dziabu, dziabu, dziabu. Zobaczmy, niech tam sobie... Prawda? Co nie wydobędą, to nasze. Dziabu, 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 dziabu. Ja, ha, 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 ha. Okej, okay, czyli widzimy, obawia się tak samo jak my masy lingów. Wpadamy do środka i co widzimy? Gówno. Bo nie udało się wpaść do środka. Lingi są. Ale my chcemy coś lepszego. Chcemy... O Boże, słonie się skończyły. Czemu ja budowałem królówki w jednej bazie? Pewnie jesteś lepiej przyporządkowany? Nie, ciekawe. Okej. Okay. Dobra, więc tu mamy ochronkę, tu jest to gaziątko, jest teoretycznie można w sumie... A, nawet trzy królówki zbudowałem. I dobrze się składa, bo widzimy, że są te Reapersy. Ale żeśmy ich... O, jakie to głupie. Super. Dobra, ulepszmy domek. I co? Ja robię mas roacze. Czuję się z nimi w miarę komfortowo. Jak mam dużo roaczy, czuję się bezpiecznie. Potem dorzucimy jakąś mieszankę, zobaczymy jaką. Nawet nie potem, tylko całkiem szybko. Więc tak, trzy królówki, to znaczy tak, zapłodnienia będą regularne, wypróżnienia tak samo, ahaha, ahaha. Słonie, jest gaz, więc nałóżmy słonie szybko latać, kontrola będzie dosyć istotna. O, ciekawostka. To jest tak, lingi są zimne, czyli imho, czyli moim stronnym zdaniem, zerg pójdzie w powietrze. Podejrzewam, możliwe jest oczywiście, że gadamy truizmy, bo jak przeciwnik jest faktycznie inteligentny, a widzimy, że coś tam ogarnia, więc będzie wielkie starcie w powietrzu, bitwa o gaz, prawda, bitwa o wespan. A my zajmiemy się tutaj lądem. A dokładniej lądkiem. Dobrze, czyli co? Chłopcy są, chłopcy muszą biegać szybko. Dajmy tutaj takie zabezpieczenie. Na stówę drugi zerg też poleci. Czyli nasi będą się bić, tylko nasz ma golda. I widzimy, że ogarnia. Ciekawe. Ja mam ziemię. I to będzie początek doskonałej współpracy przez jakiś czas. Momencik. Okej. Okay. Musiałem coś napisać. Okej, okay, i tak. Ładna masa, słonie. I upewnijmy się co do tego, co powiedziałem. To znaczy, że... będzie masa lingów, mutów. Aha, no ja te muty faktycznie pasowałoby mieć jakieś antidotum później. Uzupełnijmy pozostałe pierdołki. Lingi od biedy, żeby też... Teraz gaz nie jest takim dużym kosztem, więc można nauczyć się szybko biegać. No i co? Słoń szpieg. Twoim zdaniem będzie tak. Przemiana, podlecenie tutaj i sprawdzenie, co się dzieje nad niebiosami.
Myślimy już o przyszłości narodu. Zwłaszcza, że kolega odstąpił nam tutaj część bazy. Okej. Okej, masa lingów. O czym to świadczy? Dobra, wow. Wow, wow, wow. O Boże, nie dolecieliśmy. Czyli mnóstwo lingów. Czy tu widzę... Przeciwlotnictwo widzę, ale lepiej widzieć tego więcej. Przy okazji pozapychamy jakieś dziury tutaj. To jest szybkie, to jest zwinne. Są hydry. Hydry muszą niestety mieć ten tryb poruszania się. I kurde, możliwe... Teraz tak, co robi terraństwo? Terraństwo może robić jakieś głupoty. Zwłaszcza, że ma złoto. Jak terraństwo będzie miało jakiś... A teraz tak, czy zacząłem robić to, o czym zawsze opowiadam, czyli ulepszenia? No właśnie nie, i to jest też wstyd. W sumie, co to sumie zasłaniałem, co tam jest za domek? Okej, lecimy od drugiej strony. Okej, ładnie. Okej, kolega sprawdzi nam, ale... Już mi... Okej, mamy ich. I nie ma, kurczę, jaki wstyd. Nie zrobił sobie, wiedząc, co się będzie działo, nie zrobił sobie przeciwlotnictwa. I my mamy tylko dwa hydrolicki. Ej, niedobrze. Niedobrze. Czyli straciliśmy ten potencjał. Ech, tak to jest właśnie. Prosta rzecz. Dwa złote, które można było wydać na przeciwlotnictwo. I tak się teraz kisimy tutaj w naszym własnym sosie. Teraz tak, tu prawdopodobnie gdzieś jest już jakiś maksik. To tyle, to nic nie kosztuje, prawda? Parę jednostek. A gwarantuje spokojny, miły rozwój. A i teraz tak, ulepszenia, czyli to. To powinno być dawno temu. No i to powinien robić mój kolega. Teraz tak, co on ma? Tylko lotnictwo. I będzie oczywiście płakał. Będzie cierpiał, będzie zgrzytał różnymi członkami. Do tego będzie zdolny. A teran pewnie generuje mnóstwo obleśnych... tych takich wielkich statków. Nie no, dobra, mamy tak, rozrośniętego terka. To jest rzeź. Trzeba by coś szybko przedsięwziąć. Idziemy z tymi chłopakami. To i to, prawda? I raz, dwa, trzy, cztery. To tyle, co trzeba, żeby mieć bezpieczny rozwój. To nie są cztery jakieś drony, które nic nie robią swoją drogą? Taka ciekawostka. Okej, co tam idzie? Mnóstwo marinesów. Czyli poszliśmy w złe ulepszenie. Niestety. Mamy tanki. Dobra, komp jest na szczęście głupi troszeczkę. Jezu Chryste, to jest taka rzeź totalna będzie. Dobrze. Ech, retardos el retardos po prostu. Teraz tak, śmiało możemy wyrżnąć to, co tutaj mieszka. To było zergowskie, więc to pociśniemy. I tak, co będzie game changerem, czyli co może odmienić nasze życie? Tutaj zerg źle zainwestował swoją fortunę wielką. O,
taktyka. Jak w takim filmie dokumentalnym 300, tak samo tutaj bohaterskie oddziały bronią się w takiej fajnej przełęczy. Pamiętajmy, nie ma sensu ginąć za cudzą ojczyznę. Więc tak, mówiłem o game changerze. Tym game changerem będzie zamienienie domku. Walczą, czyli co robią? Nie wierzę w to. To nie jest walka, to jest kurde egzystencja sieroty. Dobra. Kończą się pieniądze, bo oczywiście nie mam ekspansji. Czyli pomyśleć o jakiejś przyszłości narodu. Przyszłość narodzi tutaj. Co teraz? Dużo gazu. Zrobimy grube, fajne, takie utuczone słoniki zergańskie, czyli jak one się nazywają? Jakoś się nazywają, zaraz je poznacie. Ultraliski, o. Liski w wersji ultra. Będzie śmiesznie. I będziemy zakopywać te małe słoniki. Okej, okay, już niedługo. A, i to są ta trójka, kurde, co zbiegła. Dobrze. Okej, okay, my oczywiście nie zostawiamy sprawy tutaj. Trochę... O, amniam. Nice. Zerg, widzę, nie wie, w co zainwestować swoje... O, ten mały... prom medyczny. No ja wiem, kolego. Biedny ultrasek się tutaj nudzi. Okej, okay, my możemy zamieniać nasze słodkie, małe kuleczki. Tylko pytanie, czy w dobrym momencie... Jeszcze moment i będzie śmiesznie. Jak Bozia da. Okej, okay. Czy Bozia da? O Boże! Do dupy, mają wykrywaczki. Spadowujemy. Oj. O Boże, zjadł. Nie! Boże, ach, mikro... na wysokim poziomie. Okej, okay, co kolega robi? Czy kolega... domek zniszczony. Okej, okay, widzimy, że idzie w taką zaawandadadada. Jest do dupy, no, krótko mówiąc. Nie będzie to wielkie zwycięstwo na koniec. Czyli są sprytni, wykrywacze. Są. Pieniędzy nie ma. Zaraz wejdą do domu z butami i tyle. Ale tak, podejrzewam, że całe skrzydło tam na północy. Może należeć do mnie, bo tego nikt nie chroni. Okej. Okej, okay. Detekcji nie ma, więc tu może być ładna rzeź. A może nie być ładnej rzezi. Spoko, uciekajcie moje kochane. Czyli tak, kurde... trochę przykro, trochę smutno. Okej, okay, Terek ugarnia tak średnio. Co jest bardzo pocieszające. Te małe gówna. To trzeba będzie zabijać łopatami. Czy teraz prawdopodobnie idą na północną właśnie grań, żeby zgwałcić wszystko, co zostało. Mają ulepszenie na maksa. Podziemniaczki nie ma się co bawić. No jest śmiesznie. Czyli tak, umiał walczyć.
Okej, okay, chodźmy z ostatnią ofensywą w Ardenach, kiedy nasze wojska będą mają szansę jeszcze dokonać wielkiego przełomu. Jeden taki wielki wojskowy też tak chciał zrobić. Już się niepotrzebnie zdradziliśmy z tą całą przygodą, ale to nic. Domku nie ma, ciekawostka. Okej, widzimy, że chcą przyjąć bazę tutaj. Dobra, i teraz będzie walka o mikro. On myśli, że wszystko widzi. Och, Jezu Chryste. Odkrył. Odkrył. Co i to? To są moje wszystkie jednostki. Tak jest, dobra. Tak. Dobra, mamy dużo słoni. Niech słonie powiedzą... Ha, tu była moja baza i też jej już nie ma. Tam było słodko, nie? No niestety. Więc co, domki? Słoniki... O! Dobra, idziemy z dobrą nowiną. Czy co to tak naprawdę jest? Ostatnie pieniądze, cytując klasyka, za ostatni grosz. O Boże, dobra. Ładne zajście, ładne zaskoczenie. Niestety, no tak to jest. Ciekawe, czy Blizzard nie zdradza tych tajemnic, ale czy gramy na przykład razem? Okej, okay, wyszedł, no napiszmy GG i słucham Państwa statystyki. 17:48. Było poprawnie. To było coś, co w moich materiałach wysokiego poziomu nie doświadczaliście. To był endgame, kiedy już osiągnęliśmy wszystko. Wow. Co tu się działo? No pain, no gain, skoki. To był ten taki kurde savant zerk przeciwnik. Ok, jeszcze raz. To jest nieistotne. Wyniki. APM-y po bożemu. 100 to jest coś... Czy cyfrowe są już takie bez jaj, nie? Teraz kto zwalił? Widzimy to. To będzie ta słynna akcja z mutami. To zwartość armii. Czy to było tak wcześniej, kiedy to wszystko zginęło? Super pytanie. Mi się wydaje, że to było jeszcze wcześniej. Gdzie niestety przegrał tą możliwość spuszczenia łomotu. Co tam? Czy będzie Darkest Dungeon? Przyszedłeś na 6 level w tuneli i zaginęła cała drużyna. Ach, tam wymienia rozmowy o Darkest Dungeon. Tak. Natomiast to Terek. Ładnie rosnąca kupa czegoś. Czy widać też moje fluktuacje? Nie, moje nie było stabilnie, prawda? Lekka śmierć, ale nie na amen nigdy. Licząc z tego momentu, gdzie wszystko zginęło. Ale przy okazji to będzie takie coś jak aktywni robotnicy, gdzie jemu też wszystko zginęło. Zerk natomiast, to było ciekawe, to jest ten zerk nie nasz. Nie nasz, z kim ja grałem? A nie, to był mój zerk. To mój zerk, Jezu Chryste. Jeszcze raz, to zmienia postać rzeczy, jeszcze ten zerk.
To mój Zerg. On tworzył niesamowitą armię i umierał. Tworzył jeszcze lepszą armię, jeszcze bardziej umierał. Tylko że te skoki wynikają z tego, że inwestował w jednostki wybuchające, czyli panele. No nic, ale wyciągnęliśmy wnioski. To tak, bo to już trwa tak za długo i to będzie się wygrywało na YouTube godzinę. Dla tuberów, no to jest to, prawda, kondycja StarCrafta w miniaturze, że mój tu Unbrained, już nie wiem w sumie, nie był mój, dobra, sorry. Czyli... Rozumiecie, późno, więc dla bezpieczeństwa to było to, czyli muszę zrobić jakieś outro. Ostatni bastion StarCrafta. Jak są jakieś inne bastiony, hej, dajcie znać, ale wątpię. Nawet Emil gra w jakieś... Emil gra w Rimworlda. Ok, więc tymi słowami tutaj dajemy czarność i myślę, że takie ładne napisy końcowe w przyszłości.